Witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej. Jesteśmy po fantastycznym meczu. Dzisiaj obydwie drużyny stworzyły bardzo dobre widowisko. Atmosfera również na trybunach była świetna. Astoria Bydgoszcz pokonuje Notecz Inowrocław 78-58. Są z nami przedstawiciele obydwu klubów. Jest z nami trener gości pan Łukasz Żytko oraz zawodnik Miłosz Stroczyński. I z zespołu Astorii trener Przemysław Gierszewski i zawodnik Piotr Robak. Pierwszego podsumowania meczu poproszę trenera gości. No bardzo słabe wykonanie, bardzo słaby mecz w naszym wykonaniu. Nie spodziewałem się takiego słabego meczu. Ciężko mi teraz oceniać, dlaczego się tak stało, ale no, jestem bardzo zły, zawiedziony postawą moich zawodników. Nie podjęliśmy walki tak, jak się powinno to robić w derbach. Błędy błędami, było ich masę, ale przede wszystkim nie było walki. Przy naszych umiejętnościach bez tego nie będziemy w stanie wygrywać. Dziękuję, Miłosz. Myślę, że powinien się zgodzić z trenerem. Też pierwsze praktycznie dwie kwarty. Nie wiem też, czy zaspaliśmy, czy byliśmy gdzieś indziej myślami. Zbierając pod kosza piłki, które praktycznie powinny być nasze. Nie zatrzymywaliśmy kontry. No mnóstwo błędów. Nie można składać jakoś jednego powodu, dla którego taki, a nie inny wynik. Jest nam przykro, no i nic więcej nie mogę powiedzieć. Dziękuję. Przynajmniej poproszę kilka słów na pana spotkania. Znaczy, ja mogę podsumować w ten sposób, że na pewno większość założeń, które sobie przed tym momencie postawiliśmy, zrealizowaliśmy. Tak? Czyli na pewno twarda obrona, wygranie tablicy w ataku, udało się to jedną tablicą i wygrywamy deskę w ataku, wygrywamy spotkanie. I to, co się właśnie drużynie przeciwnej nie udało, zatrzymanie naszego szybkiego ataku. I to na pewno były trzy klucze takie, które spowodowały, że wygraliśmy to spotkanie. Dziękuję. Tak? Ja to się w 100% podpisuję pod słowami trenera. Wyszliśmy z mocy nastawienia na ten mecz. Chcieliśmy od początku narzucić swój styl gry, czyli grać szybko w ataku i twardo w defensywie. Myślę, że jak wygrać, tak jak ten powiedział, wygraliśmy zbiórkę, jak wygrywamy zbiórkę, to wygrywamy mecze. Także to jest nasza hala, nasz teren i staramy się tutaj, będziemy się starać wygrać każde spotkanie. Ze swojej strony chciałem tylko dodać, że ten mecz w imieniu swoim i całej drużyny dedykuję mojemu bratu, który parę dni temu miał ciężką operację, także to dla niego to spotkanie i każde inne następne zwycięstwo również z moją dedykacją jest dla niego. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę, mam jedno pytanie do trenera gości. Tak bardziej ogólnie. Chcę zapytać, jak pan się odnajduje w takiej sytuacji po tylu latach gry, kiedy ogląda pan wszystko z boku i nie może pan pomóc zespołowi? Pytam, bo dzisiaj na pana ławce było dużo emocji. No na pewno jest to nowa rola, jak się czuję. No nieraz są myśli, żeby się zrobiło coś inaczej, lepiej lub gorzej, ale w każdym razie inaczej. Ale no gdzieś tam moja tam decyzja o końcu kariery i tutaj dostałem ofertę, to było wszystko świadome. Gdzieś tam nie, na pewno nie plączą mi się myśli o powrocie, żeby jeszcze może zagrać, może nie. Ja już po prostu świadomie chciałem zostać trenerem. Pod tym kątem łapię doświadczenie, uczę się. Gra zawodnicza już jest przeszłość, po prostu już nie patrzę pod tym kątem. Nieraz by się chciało coś chłopakom pokazać ze swojej strony. Naprawdę niektóre sytuacje z parkietu wyglądają inaczej niż z boku. I to jest naprawdę duża różnica. Nieraz pewne rzeczy na parkiecie się widzi, a czasem nie widzi. Znowu z drugiej strony, patrząc na ławce, jest podobna sytuacja. Czegoś się nie widzi na parkiecie, z boku łatwiej to zobaczyć, ale znowuż pewnych rzeczy się nie czuje. Zawodnicy jednak lepiej czują, zawsze jedynki na tych pozycjach, to oni są organizatorami gry i tempa akcji. Trener może coś tam pokazywać, może tam korygować pewne rzeczy, ale to oni powinni gdzieś tam rozgrywać mecz i dyrygować tym zespołem. To takie różnice. No. Ciężko mi tam coś więcej powiedzieć. Dziękuję. Proszę o pytanie.
Ja bym miał pytanie do trenera gości, Dawid Siemieński, WP Sportowe Fakty. Po ostatnim przegranym meczu z Pogonią powiedział Pan w pewnym rozgoryczeniu, że trzeba będzie chyba wprowadzić pewne zmiany w pierwszej piątce, ponieważ gra nie wyglądała tak, jak by Pan tego oczekiwał, nie widział Pan tego zaangażowania. Zmiany pewne Pan poczynił w pierwszej piątce, ale w zasadzie można powiedzieć przy kraju całego meczu, że gra wyglądała, no, powiedzmy szczerze, jeszcze gorzej. To w takim razie co trzeba zmienić, żeby Wasza gra w końcu zaczęła lepiej wyglądać? No, trzeba zmienić przede wszystkim podejście do meczy. Może jest potrzebny jakiś wstrząs z drużyną, może czuliśmy się zapewnie. No, ja też pewnych rzeczy nie rozumiem, dlaczego drugi mecz rzędu nam się przydarza. Brak koncentracji i brak walki. No, to jest niedopuszczalne. Takich sytuacji nie może być. Jeżeli będą takie sytuacje, no, to po prostu będą musiały być zmiany w zespole, w drużynie, bo to przynajmniej albo może albo inny trener, albo inni zawodnicy, no bo nie może być tak, jeżeli coś ustalamy i na treningach to dobrze wygląda, w meczach później tego nie ma. I tutaj gdzieś tam też mnie pewne sytuacje dziwią i irytują, bo nie wiem, dlaczego zawodnicy, którzy rozwiązują tak sytuację, a nie inaczej, albo dlaczego tak podchodzą. Generalnie a propos tej pierwszej piątki, no dzisiaj też próbowaliśmy w różnych ustawieniach grać, no wszyscy byli dzisiaj niedysponowani, no nie ma zawodnika, którego dzisiaj można wyróżnić i to jest największy problem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to będzie.